No to taka sytuacja. W pierwszym pack openingu w FIFA 19 nie trafiłem nic ciekawego, ale za to w drugim było jeszcze gorzej. Lecz dla odmiany w trzecim było lepiej niż w czwartym, chociaż w czwartym było gorzej niż w pierwszym. Zdezorientowany brakiem szczęścia w paczkach, które ciągnie się już od wielu lat, postanowiłem, że nigdy więcej ich nie otworzę, a zamiast tego zajmę się poważną grą online dla prawdziwych twardzieli, która gwarantuje wszystko to, czego pożądają poważni gracze, a mianowicie monety. Odpaliłem więc pierwszy mecz w wielkim Division Rivals i oczywiście wygrałem, a później zagrałem po raz drugi i trzeci i czwarty, piąty, szósty, siódmy i w końcu utraciłem połączenie z serwerami EA. Ale to nic. 7 zwycięstw wystarczy, żeby odebrać cotygodniową nagrodę w postaci gwarantowanych co najmniej kilkudziesięciu tysięcy monet. Bo przecież nawet dzieci wiedzą o tym, że paczki to zło, więc one jako nagroda nie są w stanie mnie w ogóle zaciekawić. Zresztą moje doświadczenie podpowiada mi, że wybranie paczek zamiast monet jest jak wybranie PES-a zamiast FIFA, a ja jestem przecież na taki numer zbyt mądry. Mając więc do wyboru paczki albo monety, zawsze wybiorę monety, bo przecież lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Finalnie po długich kilku dniach oczekiwań w końcu doczekałem się należnych mi nagród za grę w wielkim Division Rivals i kiedy już sięgałem po monety, kiedy już od zatwierdzenia ich odebrania dzieliło mnie raptem jedno kliknięcie, od konsoli oderwał mnie nieoczekiwany telefon. Myślę sobie, czego? Ale dobra, odbiorę. Może to coś ważnego, więc odebrałem, a tutaj kolega krzyczy mi do ucha, że właśnie dostał nagrody za wielkie Division Rivals i wybrał paczki, a w nich trafił ikonę. W tym momencie myślę sobie, a może to jednak wcale nie jest taki głupi pomysł i kurtuazyjnie spytałem znajomego, no to co mam brać, paczki czy monety? A on odpowiedział, no Dominik, no co to za dylemat, bierz paczki. Wtedy pomyślałem, że może jednak warto posłuchać graczy lepszych od siebie. Jakby nie patrzeć, kolega regularnie wbija w FUT Champions co najmniej Golda 1, a ja w 19 nie zagrałem w tym trybie gry więcej niż 15 meczów w jeden weekend. A więc posłucham go, bo przecież żeby się rozwijać, trzeba podążać śladem bardziej doświadczonych graczy. Biorę paczki, przecież na pewno nawet ja znajdę w nich w końcu coś dobrego. Lecz oczywiście okazało się, że pierwsza z nich była żenująca, ale za to druga była jeszcze gorsza. Ale to nie jest ważne, liczy się ta ostatnia. Mega paczka, 18 kart rzadkich, a wśród nich zawodnicy, 4,5% szans na trafienie piłkarza ocenionego co najmniej na 87. Tam musi być Hulit, Pele albo Ronaldo. To nie ma prawa się nie udać. Teraz albo nigdy. Otwieram. Co? 20 minutes later. Otwieram. Teraz albo nigdy. Bierz paczki.